Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Z tej strony Darek Tracker TV. Pozdrowienia dla moich widzów i zapraszam Was na film. Pokrótce omówię Wam moje plany dzisiejsze. Wczoraj zostałem załadowany w Świętochowicach. Ładowałem elementy domu prefabrykowanego i oczywiście jadę dzisiaj na rozładunek na budowę. Rozładunek mam w okolicy Radomia, za Radomiem jeszcze w stronę Warki. Dostałem pineskę, gdzie się znajduje budowa, tylko to jest droga polna. Dzisiaj mam zrzutę, nie mam tego dużo, bo jestem drugim samochodem. Wczoraj ładował się jeden kierowca od nas. Został załadowany on ścianami, stropami, a ja wiozę dosłownie drobnice. Wiozę paletę płyt karton gipsów, wiozę paletę wełny, paletę ład i jakieś drobne papy, folie izolacyjne i takie tam kleje do wełny. Więc nie ma u mnie tego dużo, w papierach jest 5 ton, ale ja czuję, jakbym jechał na pusto. Rozładunek mam na godzinę 12, obecnie jest godzina 9:15. Spokojnie mam 3 godziny czasu, aby dojechać. Pozostało mi jakieś 130 km i będę na miejscu. Ja już dojeżdżam do mojego miejsca, ale tak to już jest z tymi budowami. Słuchajcie, mam 1,5 km do celu. Udało mi się na 4, póki co mam 4,13 wyjechane. I to jest gdzieś kilometr stąd, może 1,5 km stąd ta budowa. Ja muszę teraz wypatrywać już maszt dźwigu. Ale tak właśnie do czego zmierzam. Tak już jest. Każą być na 12. Rano im ładnie szło. Szybko montowali ściany, po czym coś dupnęło. No i niestety stoją chłopaki. Dzwoniłem do kolegi teraz, co był pierwszym samochodem. Mówi, chłopie, kurde, no stoimy. 10 ścian jeszcze ma do rozładowania. A już obydwoje mamy załadunki powrotne. Teraz przekazał mi informację, że mnie... jak mogę, to nie wjeżdżaj. Tak mi powiedział. No ale ja już niestety wjechałem. On mówi, to jedź tam gdzieś tam koło wałów powodziowych, tam koło Wisły i tam najwyżej się zatrzymam. I jak on będzie wyjeżdżał, to później się tam miniemy i on wyjedzie, ja wjadę. Mówię, spoko, no spoko, nie. 4:14 wyjechane. No, na 4:20 dojadę. A, tu jest taka droga, robi się, taka wąska. No i taki dojazd, tak jak widzimy. Co to są? Kuropatwy małe? Chyba małe kuropatwy. Ale kurczę, no co ja mam zrobić, no. Dobra, zatrzymam się. Niech sobie przejdą. No ale dobra, wszystkie na bok, kurczę, no i dobra, uciekły. A i ten łuk, prawdopodobnie ten łuk jest najbardziej problematyczny. Nie wiadomo, co jest w tych krzakach. I jedziemy dalej. Nie było tragedii. Pewnie sąsiedzi mówią, co tu się odwala? Co tu się odwala, że takie ciężkie sprzęty wjeżdżają tutaj? No i jest budowa, jest maszt. Dobra, widzimy się w takim razie później. W końcu przyjechałem na moje dzisiejsze miejsce rozładunkowe. Jestem, patrzcie tutaj. Tu maszt.
A tu jest droga, którą będę musiał do przodu podjechać, skręcić w lewo i jak skręcę w lewo, to podciągnę sobie do tyłu, przepuszczę kierowcę, on sobie tutaj nawróci, a ja wtedy podjadę z powrotem na budowę i będą mnie ściągali normalnie z drogi, bo powiem wam, że nie ma sensu, żebym tam w ogóle wjeżdżał. Dłużej mi zejdzie wjazd, niż ten będzie całkowity rozładunek. Jak tam będą dwie palety do ściągnięcia, resztę luzem. Dobra, manewr wykonany, podjeżdżam pod budowę, nikt mnie ściągają. Chłopaki się już wzięli za rozładunek. No i koniec po rozładunku. Koniec tego wszystkiego. Rozładowane, pozostał tylko syp. Sprzątam i wyjeżdżam. Udało się, rozładowane. Prawdopodobnie będę ładował teraz chrupki w Radomiu i lecę z tym do Rudy Śląskiej, ale jutro mam awizację dopiero na 10:00 na rozładunku oczywiście, a dzisiaj mam okienko na 19:00 na załadunek. Z tego co widziałem, opinie są o tej firmie, że się ręcznie ładuje paleciakiem. Mówię, ale dobra, no co tam, dostanę paleciaka, a lekkie palety to co tam. Przed spaniem troszkę ćwiczeń porobię, nie? I zaczynam manewr tutaj. Muszę iść po szerokim łuku. Pięknie przeszedłem. Koła jeszcze na asfalcie były. No to co, w takim razie lecimy dalej na załadunek. O, widzimy się na załadunku w Radomiu. Jedziemy. Jestem w Radomiu, dojeżdżam już do mojego miejsca dzisiejszego załadunku. Niecałe 7 km do celu. Powiedzcie mi, wy też tak macie, że jak dojeżdżacie do jakiegoś miejsca docelowego, to też przyciszacie radio? Ja właśnie przyciszę teraz radio, że wolę się skupić na dojeździe do tego, do tej firmy. Idealnie pod tą rampę podjeżdżam, pod trójkę. Sam będę ładował 33 palety chipsów i będę z tym leciał. Jutro mam rozładunek w Rudzie Śląskiej. I załadowane 33 palety. Lecę po krótkiej przerwie. Mam dzisiaj kolejny dzień pracy. Jak widać, stoję na rabenie w Rudzie Śląskiej. Patrzcie, jest godzina 16:54. Ja stoję tutaj, uwaga, od 10:00. Od godziny 10:00. 7 godzin spędziłem w oczekiwaniu na wolną rampę. Podobno jakiś system im się zepsuł. Ja się w takim razie w końcu podstawiam po 7 godzinach czasu oczekiwania. Już się podstawiłem pod trójeczkę i teraz czekam tylko, żeby mnie rozładowali i wyjeżdżam. A jeżeli chodzi o jutrzejsze plany, no to jutro robię takie krótkie trasy, bo będę jechał
ładować się w Bytomiu i będę z tym leciał do Krakowa, a później w Krakowie chyba jakiś załaduję puste palety i z powrotem do Bytomia. Moi drodzy, w końcu wyjechałem. Ja mam godzinę 18. 8 godzin spędzone w Rabenie. Wyjeżdżam, tylko jeszcze przejadę przez ochronę. Tylko przejadę przez ochronę i powiem co dalej. Zielone. Jedziemy. Okej, więc w takim razie taka sytuacja. Jutro na 8 rano, 8-9 mam podstawić się w Bytomiu na załadunku i będę z tym leciał do Krakowa. W Krakowie będę z tej samej firmy odbierał puste palety i z tymi pustymi paletami wrócę do Bytomia, tam gdzie się jutro też ładuje. Jest takie kółeczko szybkie, Bytom-Kraków i powrót do domu. W takim razie kończę na dzisiaj. Nie będę nagrywał jutrzejszego wyjazdu, bo moim zdaniem to będzie wielka jedna nudzizna. Dlatego zakończam dzisiaj ten materiał. Kończę. Zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie, kto nie subskrybuje. Komentujcie również. I kończę. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was gorąco. I trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.